Dzień dobry Państwu. Na godzinę 9:00 była zapowiadana debata. Ja poproszę w tej chwili uczestników naszej debaty o zajęcie tutaj miejsc. Bardzo proszę, Panie Premierze, Panie Redaktorze, o zajęcie tu miejsc. Była taka anegdota pod ziemią, że Kornel tak długo nie wpadł, ponieważ nigdy nic się nie zaczęło o tej godzinie, która była planowana. Nasza debata ulegnie pewnemu spuszczeniu, ponieważ musimy skończyć jednak równo o godzinie 11:00, a ja postaram, żeby się skończyła. Dobrze. Ja może przedstawię najpierw naszych gości. Do debaty zaprosiliśmy znanego pisarza, publicystę, byłego opozycjonistę, pana Bronisława Wittsteina. Był on jednym z organizatorów krakowskiego SKS-u, przyjacielem zamordowanego przez SP Stanisława Tyjasa. Drugim zaproszonym panelistą jest pan Igor Jankę, publicysta. Publicysta, dziennikarz, założyciel Salonu 24 oraz Instytutu Wolności, autor książki Twierdza Solidarność Walcząca Podziemna Armia. Natomiast pan premier Mateusz Morawiecki, pan prezes Zbigniew Jagiełło, działacz Solidarności Walczącej w swoich młodych latach. Później obaj odnieśli wielkie sukcesy w instytucjach finansowych, niezależnie od siebie. I obaj porzucili kariery w prywatnym biznesie na rzecz służby publicznej, co ja sądzę ma wiele wspólnego z dziedzictwem Solidarności Walczącej. Chciałbym może zacząć od pytania do premiera Mateusza Morawieckiego o to, jak bardzo działalność Solidarności Walczącej i idee Solidarności Walczącej odcisnęły się na jego osobistej działalności w Polsce po roku 89 i wpłynęły na jego postrzeganie ekonomii i polityki. Jakie jest znaczenie tych idei dzisiaj? Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Oczywiście bardzo wpłynęły, bo przede wszystkim całe to moje młode lata i taka działalność na rzecz ojczyzny była zawsze taką szkołą nadrzędnych, najważniejszych wartości. I później one się przekształciły wraz z całą transformacją w Polsce, te wartości, postrzeganie świata wokół i cele musiały też przetransformować przy okazji. Trochę tak marszałek Piłsudski mówił po odzyskaniu niepodległości, że teraz zaczął się wyścig pracy, tak jak wcześniej był wyścig żelaza, tak jak wcześniej był wyścig krwi. Trochę tak jakoś to mniej więcej brzmiało. I to troszeczkę w naszym środowisku też nie do końca było odczytane. My byliśmy takimi trochę wiecznymi wojownikami, a rzeczywistość wokół nas się kompletnie zmieniła. Na pewno jednak też ten etos walki, etos wiary przekształcił się w etos pracy, ciężkiej pracy, dyscypliny. To dość szybko odczytałem jako pewną powinność, pewną konieczność wobec nowego państwa, wobec niepodległego państwa. Tu z Zbyszkiem próbowaliśmy budować nowe media. Nie wyszło nam, bo pracowaliśmy też przy gazecie. Próbowaliśmy budować nową partię. Też nie za bardzo wyszło. I to był taki, trudno powiedzieć, błąd. To była strata taka tej naszej ówczesnej rzeczywistości w początku lat 90. Bo nas bardzo zabrakło wszystkich tych, co wyjechali z Zbyszka Kuniewicza, Andrzeja Zaracha, Andrzeja Myca i tych, co zostali, ale nie rozpoznaliśmy do końca rzeczywistości, a może rozpoznaliśmy, ale nie byliśmy w stanie mądrzej, lepiej, skuteczniej zadziałać.
może nawet jakiś błąd popełniliśmy, że się tak aż mocno zalienowaliśmy od tych wszystkich około okrągłostołowych, czy postokrągłostołowych, jeśli nie okrąg, to postokrągłostołowych, układanych, bo potem się układała polska scena polityczna potem. I może trzeba było jakoś bardziej wyraziście tam w tym zejście. Ale wpłynęła bardzo, no, po prostu na ciężką pracę, ciężką naukę i na to też, że Polska jest pewną wartością. W lipcu 1990 roku, ja wówczas byłem redaktorem naszej gazety Solidarność Walcząca, publikowaliśmy plan Morawieckiego, właśnie, który wówczas kojarzył się z Kornelem. No i w tym planie, to jest lipiec 1990 roku, no są rzeczy, które wówczas też był jakby brak zgody wycofać Polskę od WPGL, Układu Warszawskiego, gruntownie wymienić kadry w administracji centralnej, wojewódzkiej, wojsku, policji, wymiarze sprawiedliwości, udostępnić opinii publicznej zachowane jeszcze kartoteki konfidentów i współpracowników Służby Bezpieczeństwa. No i musieliśmy czekać w zależności od działań innych osób. Tutaj ta ostatnia rzecz dzięki panu Bronisławowi Wysztajnowi jest pasażerem. Albo jest później wieczór, albo ranek, już nie pamiętam, jest duża mgła przed Wrocławiem. Nagle przed maską samochodu pojawia się jakaś postać. Ja gwałtownie wymijam tego człowieka i używam sformułowania adekwatnego do tej sytuacji, prawda? Ale udało się uniknąć i jadę dalej. No i Kordon, jak to ma zwyczaju, z opóźnioną refleksją, mówi do mnie: zatrzymaj się. Ja się zatrzymuję, mówi: musimy zawrócić i sprawdzić, co się stało z tym człowiekiem. No ja mówię: ukrywasz się, prawda, musimy tutaj dojechać i tak dalej, i tak dalej. Nie, musisz wrócić. No i wróciliśmy, na szczęście, że go nie znaleźli, prawda? I wyobrażałem, co dalej będzie, jak będziemy musieli go wieźć na Fiacie, prawda, z tymi naszymi wszystkimi aktywami, które wówczas posiadaliśmy. To jest taka jedna rzecz, takim szerokim spojrzeniem gospodarczym. I być może w jakimś sensie zainspirował mnie do tego, żebyśmy próbowali swoich sił w gospodarce, bo wydaje się, że to jest taka, można powiedzieć, jedna z najważniejszych części kraju, bo z gospodarki dobrej są pieniądze na kulturę, naukę, sport, prawda? Tak, i na swoją gospodarkę. Nadal będę trzymał tytuł, nie przeszkadza mi mówienie w imieniu, ale jako prowadzący, panie redaktorze, zwracam się do redaktora Jankę. Napisał pan znakomitą książkę historyczno-przygodową o Solidarności Walczącej. Spędził pan wiele czasu na rozmowach z różnymi ludźmi Solidarności Walczącej i stał się pan przez to częścią naszego środowiska. Co pańskim zdaniem Solidarność Walcząca może opowiedzieć dzisiaj młodym ludziom? Dzień dobry państwu. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję za to, że za te słowa, że powiedział pan, że stałem się częścią państwa środowiska, bo to dla mnie jest zaszczyt niezasłużony. Dlatego, że do mnie, zanim odpowiem wprost na pytanie, jeszcze powiem, że dla mnie wielkim doświadczeniem życiowym było poznanie państwa. My to zupełnie poważnie. Zwykle człowiek, gdy się rozwija, poznaje wielu nowych ludzi, tak masowo, jak ma, nie wiem, kilkanaście lat, dwadzieścia parę, prawda, na studia, tak, gdzieś obozy, gdzieś tam poznaje wielu nowych przyjaciół i fascynuje się nowym światem. Ja książkę też widzę, że tam mówiłem dobrze po 40 i miałem takie poczucie właśnie, że jestem nastolatkiem, że poznałem kilkudziesięciu, tak w bardzo krótkim czasie, poznałem kilkudziesięciu wspaniałych, niezwykłych, bardzo ciekawych ludzi. Odbyłem kilkadziesiąt rozmów, które były fantastyczne i bardzo dla mnie poruszające. I też to, jacy państwo jesteście, niezależnie od tego,